Kościół, ten Kościół otacza Cię dziś modlitwą i życzliwością. Ten Kościół prosi Cię, byś mu pomagał jeszcze bardziej otwierać na oścież drzwi Chrystusowi. Następnie rozpoczęły się obrzędy przejęcia biskupstwa. Wiernym została odczytana bulla papieska. W tym dokumencie Franciszek ustanawia arcybiskupa Marka Jędraszewskiego nowym metropolitą krakowskim. Biorąc pod uwagę opinię kongregacji do spraw biskupów, mocą naszej apostolskiej władzy mianujemy Cię i ustanawiamy arcybiskupem metropolitą krakowskim wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami, jakie według świętych norm prawa kanonicznego odnoszą się do Ciebie i Twojego stanu. Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu przekazane zostały też insygnia władzy biskupiej, racjonał świętej Jadwigi Królowej i pastorał. Następnie duchowny zasiadł na katedrze. Ten moment uznawany jest za symboliczne przejęcie władzy w archidiecezji krakowskiej. Podczas homilii arcybiskup Marek Jędraszewski mówił o tradycjach chrześcijańskich Polski, wspaniałej historii katedry wawelskiej, swoich poprzednikach biskupach krakowskich oraz o krakowskich świętych. Przejmującym symbolem tego trwania przy prawdzie, a przez to również obrony polskiego ducha i polskiej tożsamości, jest wawelska katedra. Przed 53 laty, 8 marca 1964 roku, w dniu swego ingresu arcybiskup Karol Wojtyła mówił: zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej katedry nie można bez wzruszenia. Nowy metropolita krakowski apelował do duchowieństwa i wiernych. Wszyscy, którzy tworzycie lud Boży Kościoła krakowskiego, proszę Was z całego serca, podejmijcie wraz ze mną radosny trud głoszenia współczesnemu światu Chrystusa, jedynego odkupiciela człowieka. Ukazujcie prawdę o Chrystusie Królu. Na ingres przybyli wierni z całej archidiecezji krakowskiej i okolic i zapewniali: jesteśmy zaszczyceni, wzruszeni i chcemy otaczać nowego metropolitę modlitwą i towarzyszyć mu w jego ważnej posłudze dla Kościoła krakowskiego. To jest wola Boża i przyjmujemy tę wolę Bożą z wielkim zaufaniem, z wielkim pokojem w sercu, z wielką wdzięcznością i myślimy, że też będzie to wielka nowość, oznaczająca też odnowienie swojego zaangażowania w Kościele i w życiu osobistym oraz rodzinnym. Dobrze ludzie, więc przyjmą go szczerze i z dobrocią. I myślę, że on taki jest, więc myślę, że będzie dobrze. Też według wyliczeń historyków był to 79. ingres biskupa Krakowa, a arcybiskup Marek Jędraszewski jest 14. metropolitą tego miasta, pochodząc z Wielkopolski. Z Krakowa relacjowała specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Dorota Piotrowska. A odchodzący metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz otrzymał order Orła Białego. Najwyższe odznaczenie państwowe wręczył mu prezydent Andrzej Duda po objęciu nowym metropolitem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Po okresie w okoliczności wręczenia w kapitularzu katedry na Wawelu prezydent mówił, że przy wszystkich zasługach kardynała order Orła Białego to jedynie drobne podziękowanie. Andrzej Duda podkreślał, że w 1980 roku po zamachu na Jana Brama Wschodnia obok kwiaciarni dojazd autobus 727 z metra Wilanowskiego. Natychmiast podjęte zostały błyskawiczne decyzje, żeby nie udzielać żadnej pomocy tam na miejscu antyświętemu. Żeby natychmiast do karetki, nie do Watykanu, i natychmiast w karetce decyzja Poliklinika Czerwenia, nie najbliższy szpital, ten światowik, który był dobrze przygotowany, te decyzje podjęte wtedy przez waszą eminencję jako rzecz, sekretarza Ojca Świętego najprawdopodobniej uratowały życie Ojcu Świętemu. Prezydent Andrzej Duda mówił też, że kardynałowi Dziwiszowi zawdzięczamy to, że Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Krakowie. Dziękował mu też za to, że zgodził się na pochówek pary prezydenckiej na Wawelu. To była niezwykle ważna decyzja dla polskiej historii, bo ta historia jest budowana jako historia wielkiego kraju, historia naszej dumy. Właśnie dlatego, że ci, których śmierć miała wymazać z kart historii, zostają podniesieni i do tej historii wpisani. I dlatego w imieniu Rzeczypospolitej dziękuję za to, że wasza eminencja wyraził wtedy zgodę na to, aby swoją drogę tutaj w katedrze wawelskiej zakończył także pan prezydent profesor Lech Kaczyński. Kardynał Dziwisz dziękował prezydentowi za najwyższe państwowe odznaczenie. Z należytym wzruszeniem przyjmuję order Orła Białego, najstarsze i najważniejsze odznaczenie państwowe. Przyjmuję odznaczenie jako wyraz uznania dla spraw, które dokonały się podczas minionych lat, również dla dobra Polski. Panie prezydencie, jeszcze raz bardzo dziękuję
Ja to zaznaczać będę się starał nadal służyć sprawie, która nas wszystkich łączy. Tej sprawie na imię Polska. Publicysta Tomasz Wiścicki ocenił na antenie Polskiego Radia 24, że ostatni arcybiskupi krakowscy byli postaciami wybitnymi. Do tego grona zaliczył też kardynała Stanisława Dziwisza. Też jest postacią dosyć specyficzną, bo przez wiele lat w ogóle nie słyszeliśmy jego głosu, w sensie zupełnie dosłownym, tylko metaforycznym, bo on, że tak powiem, umożliwiał funkcjonowanie najpierw kardynałowi Wojtyle, a potem Janowi Pawłowi II. Człowiek, który ma taką funkcję, tak niewiarygodnie szeroki zakres obowiązków, jak się czyta, co robił Jan Paweł, to w ogóle... Można się tylko zdziwić, że jego doba miała też 24 godziny jak innych. No ale żeby w ogóle mógł w tej sytuacji funkcjonować, no musi mieć kogoś, kto będzie stanowił taką śluzę, taki filtr i taki bufor między nim a światem. Taką rolę pełnił przez wiele lat bardzo wiernie ksiądz Dziwisz i później został kardynałem. I również w tej roli, jak mi się wydaje, odnalazł się całkiem dobrze. Kardynał Stanisław Dziwisz odchodzi ze stanowiska po 11 latach posługi. Był 76. pasterzem archidiecezji krakowskiej. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Informacje. Jak dowiedziało się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa, opinia dotycząca teczki TW Bolek przygotowana przez Instytut Sena w Krakowie potwierdza współpracę Lecha Wałęsy z SB. Pełne udzielenie informacji w tej sprawie planowane jest na wtorek. Opinia Instytutu Ekspertyz Sądowych imienia Jana Sena w Krakowie ma zostać przedstawiona na konferencji prasowej. Opinia liczy około 1000 stron. Według źródeł PAP tylko co do paru dokumentów zgłoszone są wątpliwości. Źródła agencji nie określiły, jakiego okresu dotyczy ta współpraca. Biegli Instytutu Ekspertyz Sądowych imienia Jana Sena w Krakowie prowadzili badania dotyczące teczki TW Bolek z dziedziny pisma porównawczego od maja 2016 roku. W teczce jest m.in. odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy z SB. Były prezydent zanegował autentyczność dokumentów przejętych przez IPN od wdowy po generale Czesławie Kiszczaku. Przed tygodniem na konferencji IPN Lech Wałęsa oświadczył, że ani na sekundę nie był po tamtej stronie. Platforma Obywatelska chce referendum w sprawie reformy edukacji oraz samorządów. Przewodniczący partii Grzegorz Schetyna zapowiedział po posiedzeniu Rady Krajowej PO, że pytania referendalne zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu. Platforma Obywatelska chce przeprowadzić jedno referendum z dwoma pytaniami o edukację i niezależność samorządów. Podsumowania wydarzeń dnia. Odcięły.
Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Przestają. A w studiu jest już Filip Piastrzewski. Polscy skoczkowie narciarscy wygrali drużynowy konkurs Pucharu Świata w Wingen. Biało-czerwony. Jest najlepszy czas, żeby się punktów wyprzedzili Austriaków oraz o 20,8 Niemców. Drużyna Stefana Hornbachera skakała w składzie Maciej Kotz, Piotr Szyła, Dawid Kowalski i Kamil Stoch. Indywidualnie najlepiej spisywał się dziś Niemiec Andrzej Winkler, a Polaków Stoch. Zaprezentowaliśmy bardzo wysoki poziom, mówił Maciej Kotz w wypowiedzi dla Telewizji Polskiej. Stało się 20,8 punktów.
Nasi zawodnicy zasłużyli na zwycięstwo, uważa Apollo Steiner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. My w tej chwili wracamy do własnych korzeni, to wraca młode pokolenie. Stosunkowo nisko. My chyba, panie prezesie, mieliśmy na przestrzeni historii 1050 lat historii ufundowanej na chrześcijaństwie, bo właściwie Polska, odkąd jest Polską, jest chrześcijańska. No bardziej siły ducha niż oręża. Były okresy, że mieliśmy jedno i drugie, ale zawsze był duch. Morale wojska, morale oręża bierze się z siły ducha. Żołnierz najlepiej wyposażony, najlepiej uzbrojony nie będzie wygrywał. Jeżeli za sprawą, o którą walczy, nie będzie stara wielka, wielka idea, wielka sprawa, a to myśmy przez wieki byli tym osławionym przedmuchem chrześcijaństwa. Walczyliśmy o największą i najpiękniejszą sprawę, o cywilizację łacińską. Po 89 no praktycznie likwidowano wojsko, czyli tę siłę militarną, ale też próbowano bardzo mocno rozwodnić ducha, osłabić ducha narodu, morale narodu, właśnie wykorzenić dumę z bycia Polakiem. Pan prezes mówi, że to na szczęście dzisiaj wraca, to chyba też najwyższy czas, że wraca. No choćby w akcji internetowej, którą organizują Polacy, niemieckie obozy śmierci z hashtagiem. Jest to odpowiedź po prostu na propagandę mediów niemieckich, w tym niemieckiej ZDF telewizji, no, która mówi o polskich obozach zagłady, o polskich obozach koncentracyjnych śmierci, nie wykonuje tak naprawdę wyroku sądowego. No i Polacy chyba wzięli sprawę w swoje ręce. Najbardziej pocieszające, że tutaj bardzo aktywna jest młodzież, że to marzenie, sen tych konstruktorów nowej rzeczywistości, nowej polskości, która niemalnie była, miała być porzuceniem tego, co Polska konstytuuje, co tworzy się kompletnie, nie spełnił. Przecież ile mieliśmy dyskutowań na tą polską przeszłość, historię, że my przyjrzymy taką klęski, to matrologię, cmentarze, groby. No to z tego przyszło, przyszła nowa Polska, to młode pokolenie upomniało się o pamięć o tych, którzy tak naprawdę kilkadziesiąt lat temu wydawało się, że przegrali. Myślę o niezłomnych żołnierzach względu. To pokazuje tą siłę i też musimy aktywnie walczyć o nasze interesy, bo jeżeli tego nie będziemy robić, to mam nadzieję, że pewien punkt krytyczny już przekroczyliśmy, ale widzę pewnie zmiany również polityczne, ale myślę o wiele ważniejsze są zmiany świadomości młodego pokolenia, bo nie byłoby zmiany politycznej, gdyby nie zmiana świadomości, że Polska jest czymś ważnym, że Polska jest kwestią, z którą należy się utożsamiać, że z Polski można być dumnym. To młode pokolenie przecież niosło ten krzyż, chwała bohaterom. To przyniosło zmiany polityczną. Ja to tak widzę. Te dziesiątki akcji społecznych przez lata jeszcze nie mające w ogóle wsparcia państwa polskiego, ale na rzecz obrony nowego imienia Polski, na przeciwstawiające się tym kłamstwo. Oczywiście tutaj Instytut Pamięci Narodowej był aktywny i jest w tym ciele aktywnym i nie pozwolimy na fałszowanie historii. Tak jak mamy wszystko języka przygotowaną stronę internetową właśnie o niemieckich nazistowskich obozach śmierci, obozach zagłady, obozach koncentracyjnych. Prowadzimy szeroką akcję edukacyjną, ale prowadzi to, co najważniejsze, to prowadzą to również
organy państwa polskiego. Ale poważam też również redaktorem środowiska samoorganizującej się młodzieży stowarzyszenia. To jest przede wszystkim najbardziej pocieszające. Fascynował się również filozofią Jana Pawła II, filozofią Le Gregoria. Czyli z jednej strony mamy tę płaszczyznę działania władz państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej, ale z drugiej strony niezwykle ważne oddolne działania, choćby w internecie obywateli, którzy reagują po prostu na to, że z nas, którzy jesteśmy ofiarami II wojny światowej, czyli się katów, a z drugiej strony no, są media, które mają kapitał choćby szwajcarsko-niemiecki, tyle, że wydawane w Polsce po polsku, no, które używają również takich słów jak polskie obozy zagłady, które recenzują książki wydawane także przez katolickie niestety wydawnictwa, gdzie w tytule jest mowa o polskich obozach zagłady. Ale ja planuję, żebyśmy zostawili tamte media. My twórzmy własne prawdę wspieranie, które są, które już mamy, które pełnią prawdy, albo twórzmy własne pytanie, co to dzisiaj kosztuje Polski, no bo nie doszło, że metropolia jakaś strony postołecznej, a może nawet przednią bardzo istotną metropolię, to trzeba przypomnieć, że metropolia Polskiego zostają z długą jest tradycją kardynała. Podobnie jak i w Ameryce, teraz wiele zmienia, mamy ciągle, nie możemy
Tak samo tutaj mam nadzieję, że ta postać Pamiętajmy, że to są dokumenty aparatu bezpieczeństwa totalitarnego państwa. Aparatu, który służył niewoleniu arcybiskupie Polakowskim. Zwalczał wszelkie przejawy działalności niepodległościowej Polaków. Czy to tutaj w Polsce, czy na migracji poza granicę kraju. Nie można dzisiaj budować a w studiu polskiej platformy, odwoływać się do naszych bohaterów z czasów II Rzeczypospolitej, walk o niepodległość XIX wieku i do jakże bogatej, pięknej tradycji I Rzeczypospolitej. Przecież Polska to jest też kwestia Polska jest jednym z państw, które tworzyło nowoczesny parlamentaryzm. Dzisiaj wiele się na to powołuje, poucza nas, prawda? Są to państwa, które w czasach, gdy przyszedliśmy się pełną wolnością, tworzyły systemy, które z wolnością bardzo niewiele miały wspólnego. I o tym też trzeba pamiętać. Ale wracając do tego zasadniczego pytania, no te rzeczy muszą być ujawnione, bo to jest tak, jak mówię, ten czas przede wszystkim, to już mija pokolenie. Być może tam znajdą się jakieś nazwiska, bo być może dla niektórych z nich będzie to dla nas zaskoczenie, może nawet bolesne zaskoczenie, no ale jednak tutaj prawda jest najważniejsza, że nie można budować na fałszu, na zakłamaniu, ale to też pokazuje, że nasze zaniechanie, bo ja przypominam, że przecież 4 czerwca 1992 roku pierwszy rząd już niepodległej Rzeczypospolitej, który próbował z tym dziedzictwem PRL-u został obalony w wyniku nocnego, muszę powiedzieć, zamachu. Tutaj 2 razy 4 lata i wtedy padło wiele głosów, że to jest już nieważne, zniszczmy te roczniwa, zabetonujmy to, już nikogo nie interesuje. Minęło ćwierć wieku, jedno pokolenie. Nadal wracam i opinia publiczna. To nie jest to sprawy właśnie zainteresowania opinii publicznej. No Polacy chcą prawdy, nie chcą budować na fałszu, na zakłamaniu. Bardzo dziękuję. Dumny Polak, dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, był naszym gościem. Panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A to rozmowa, którą przeprowadziłem wczoraj w czasie sympozjum konferencji oblicza Dumy Polaków. Wszystko sprowadza się do samorządu. Podczas pogrzebu państwowego pożegnaliśmy pana generała Janusza Brochwicza Lewińskiego Gryfa na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Pana generała żegnał pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i powiedział: panie generale, Grysie, nasz wspaniały, kochany, wiedzieliśmy, że kiedyś przyjdzie ten dzień, tak jak w kolei, losu człowieka. Ale jesteśmy tu i zobacz, Gryfie, nie płaczemy. Stoimy wyprostowani. Dlaczego panu było to ważne? Dumni. Taka możliwość była. No dlatego, że generale, nam było znać cię. Myśli, co, jakie ma poglądy. 50%. Że możemy tu być? A nawet i więcej procent ludzi, którzy nie chodzą na wybory. Być może część ludzi chodzi na wybory. Jakby pouważać, dziękować. Że cała klasa polityczna nie jest godna za twoje długie,
piękne życie. Życie służby dla Rzeczypospolitej. Wdziękować za twoje świadectwo. Które nam dawałeś, które nam zostawiłeś. Świadectwo wiary niezachwianej kwestia ordynacji wyborczej i patriotyzm. Też jest jakby temat rzeka. I można o tym jakże wymownie, myślę, że to jest bardzo dobry moment. Usłyszeć wszystkich, którzy zaproponować i znali koleje twojego życia. W tej chwili właściwie rozmawiamy dzisiaj ta pieśń. To jest słabość naszej debaty publicznej. Nie chciałem przygarnie Chrystus uwielbiony. Na przykład klub on wezwał ciebie do Królestwa Światła. Niech na spotkanie w progach Ojca Domu po ciebie wyjdzie litościwa matka. Frekwencją w referendach odwoławczych. Bo w tej chwili jest tak, że Chrystus miłosierny, na referendum lokalne, uwielbiony, powodują, że którego nosiłeś na sercu 90% jest nieważnych, tak? I tutaj przez większość swojego życia. W Warszawie, kiedy była próba odwołania Hanny Gronkiewicz-Walski. Ten obrazek, tak, więc to jest referendum lokalne, które dała ci mama. Za jej odwołaniem, ale zabrakło frekwencji. Tak, i to jest też wyruszałeś na front. Mogłoby służyć w jakiejś części. W 39 roku. Naszego życia publicznego, politycznego. Ten Jezus, o którym zawsze otwarcie mówiłeś, mamy, ona dotyczy, że był twoją ostoją w samorządach. Natomiast jakby jest i że wiele razy że to nie w cudowny sposób, przed którymi stoi nasze państwo i cię ocalił. Powinniśmy patrzeć na to szerzej, bardziej z jemu dzisiaj nie wiem, orła, a nie dziękujemy z żaby, bo jeżeli za to właśnie, na potencję, że to naprawdę to nie rozwiązuje wielu naszych problemów. Służyłeś tak wiernie Rzeczypospolitej. Akurat PiS ma rację, no, i za to, że dane nam było na przykład takie kwiatki jak w Gliwicach spotkać się z tobą. Prezydent rządzi od 93 roku. Słuchać cię. Może jest dobrym prezydentem. Może jest dobrym patrzeć. Prezydentem, chociaż akurat tutaj mamy bardzo patrzeć na wzór z organizacjami społecznymi, Polaka, z wolnymi inicjatywami. Patrioty, kilka razy podejmowały żołnierza odwołania niezachwianego, niezłomnego, twardego, po kilku kadencjach, a jednocześnie ciepłego, tak? Bo prezydent po prostu dobrego całą aparaturą, całą infrastrukturą urzędniczą, którą wykorzystuje absolutnie niezachwianego, nie wykorzystują to włodarze w przekonaniu o konieczności służby ojczyźnie. W przypadku na przykład posłów, no to tutaj rekordzistką jest posłanka w przekonaniu Śledzińska-Katarasińska, która o tym, że życie warto poświęcić dla niej, że ona jest najważniejsza. Doświadczenie i że wrogom z nimi związane są ważne i zdrajcom naszego kraju. Natomiast wybaczyć nie można nigdy. Posłom dobrze by zrobiła, tak? Bo jak siedzą za długo, ale przede wszystkim, jak mówiłeś, bądźcie zawsze gotowi. Urzędniczej. Pilnujcie Polski. Urzędniczego aparatu. Jarosław Kaczyński nawet mówi mocniej, że brak ograniczenia liczby kadencji sprzyja tworzeniu się lokalnych zapewniam cię układów. Pan podziela ten pogląd? Tak. To wielki panie generale. Także we wszystkich. Że wszyscy będziemy pamiętali te słowa. Tak jest. I to jest w ogóle wyzwanie. Okres naszych dni. Po prostu. I co zrobić, żeby nie wylać z kąpielą tych włodarzy, którzy że są w porządku. Uczynimy wszystko. Rządzą, dbają dobrze. Aby tak jak ty stałeś przez całe swoje życie, że dobry prezydent, który na przykład no jest, może tak też stać na straży ojczyzny, jej bezpieczeństwa, wolności, niepodległości, suwerenności, tego wszystkiego, że jeżeli jest dobry lider, za co byłeś gotów oddać życie i za co życie oddawali twoi towarzysze broni, wychowywanie swoich, wśród których tu, na tym cmentarzu obrońców ojczyzny, po prostu ma taką obok bohaterów września 39 roku ziści, że twoich przyjaciół powstańców warszawskich mieli już za sobą dwie kadencje pod rząd, no to po prostu jeżeli zostaniesz nie zarządzali w sposób świadomy i odpowiedni, ale przede wszystkim zostaniesz z nami swoją gminą, no to po prostu też musieli mieć, dziękujemy ci, no zastępcę, gryf jest całego serca, ci, którzy są, że byłeś, jesteś i będziesz wzorem i przykładem dla nas wszystkich. Więc
a przede wszystkim dla młodego pokolenia. Dla takich, no właśnie, dobrych włodarzy. Że poświęciłeś tyle lat potem doradzać tym swoim na dawanie świadectwa, czy jakąś inną rolę, czy na kształtowanie ich świadomości, a propos tych odczucia więzi z ojczyzną można z funkcji prezydenta i obowiązków wobec starostwa w jakieś inne funkcje samorządowe. No można samorządowe, ale można też spróbować swoje szczęścia, czy żegnamy cię dzisiaj na poziomie parlamentu. Ja myślę, że wielkiego żołnierza Rzeczypospolitej. Jest bardzo cenną osobą dla życia publicznego, dla państwa. Żołnierzu, powinna, a w tym grobie dalej pozostawać w polityce Polska przyśni tobie. Wspólne. Bardzo serdecznie dziękuję. I bądź z nami. Doktor Rafał Górski, szef. Czuwaj nad nami. Dziękuję. Dziękuję. Wspieraj nas. Polskie Radio 24. Tam będą komentarz. Blisko już zapewne. To informacja właśnie sprzed tego właśnie tronu. Opinia grafologów Instytutu Zen. Pana Jezusa Miłosiernego. Potwierdza agenturalną przeszłość Lecha Wałęsy. Tak podała polska agencja prasowa. Któremu służyłeś? Połączenie z Andrzejem Michałowskim. Który był z tobą. Stowarzyszenia Godność Gdańska. Dobry wieczór. I z którym ty. Dobry wieczór. Witam. Teraz jesteś. Mieliśmy, panie Andrzeju, rozmawiać właściwie bardziej o kwestii do takiego pojedynku pomiędzy. Dziękujemy za twoje wielkie, bohaterskie i piękne życie. Siłą rzeczy to wydarzenie. Cześć i chwała bohaterów. Nieoficjalnie podana, ale jednak tak legendarnego gryfa, generała Janusza Brochwicza-Lewińskiego, żegnał Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda. Gryf był m.in. żołnierzem batalionu AK Parasol, dowódcą obrony pałacyku Michla podczas powstania warszawskiego. Letnia pola, bronią się chłopcy od parasola. Za boga nie wiem czego ukryć, to trzeba było od razu ze stoczni wyprowadzić. No, przecież on tyle ludzi porozbijał. Przecież to jest tajny współpracownik, który cały czas był sterowany. Ale ja bym nie o tym chciał mówić tam, czy grafolodzy to udowodnili, czy nie. No to jest jego sprawa. On jest człowiekiem tak, no jest mi przykro mówić, że jest to człowiek pokrzywdzony, sam siebie pokrzywdził, sam siebie, całą rodzinę. Ale uważa pan, że gdyby właśnie na przykład jeszcze na początku lat 90. stanął w prawdzie, to mógłby się obronić? Mógłby się obronić swój życiorys? Nie, proszę pana, Służba Bezpieczeństwa, on był zwerbowany przez SBK, który nazywał się, przede wszystkim od tego się zaczyna, że on że jako tajny współpracownik do stoczni nie był zwerbowany przez Graczyka i Służbę Bezpieczeństwa. On jako młody człowiek uciekł do wojska i tam już został zwerbowany przez wojskowe służby wewnętrzne. I on do stoczni przyjechał już z nalepką, że jest agentem wojskowych służb wewnętrznych. Tam już się w Koszalinie, w tym wojsku. Oni po prostu to wykorzystali. Wykorzystali go, jak stanął na czele. Sam się mianował i przez dyrektora Zaczka ze Stoczni Gdańskiej jako tego szefa, który będzie prowadził negocjacje w 70 roku. Ale nie o tym chcę mówić. Panie, ja bym chciał powiedzieć zupełnie o czymś innym. Ja bym chciał mówić to, cośmy się umówili na temat Ryszkowskiego i Adamowicza. To jest to. A to, że Wałęsa jest kapusiem, Wolkiem, to ja muszę tylko wyjść z twarzą i mógł to zrobić 20 parę lat temu. Jeszcze panu powiem jedno. My jako Stowarzyszenie Godność w 1993 roku, jak on stracił prezydenturę i z nami się spotkał i zapytaliśmy go, czy on by z powrotem zrobił to samo z Wachowskim. Powiedział tak. I od tego czasu Stowarzyszenie Godność przestało z nim mieć jakiekolwiek kontakty i na jego temat rozmawiać. Dobrze, panie Andrzeju, przejdźmy do sprawy, o której mieliśmy rozmawiać. Stowarzyszenie Godność wystosowało taki list w obronie Krzysztofa Wyszkowskiego. Jest to proces przeciwko niezaakceptowaniu kandydatury Krzysztofa Wyszkowskiego przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza na członka Rady Europejskiego Centrum Solidarności. Mamy po jednej stronie prezydenta Adamowicza z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości przy oświadczeniach majątkowych i Krzysztofa Wyszkowskiego, legendę wolnych związków zawodowych Wybrzeża i Solidarności. Tak, myśmy, proszę pana, jako Stowarzyszenie Godność napisali taki list do Piotra Glińskiego, wicepremiera.
przekazujemy stanowisko stowarzyszenia. My jesteśmy, jeszcze chciałbym powiedzieć, kto to jest Stowarzyszenie Godność. Jest to stowarzyszenie ludzi, którzy byli działaczy Solidarności, którzy internowani byli i ci, którzy dostali wieloletnie wyroki. Ja sam dostałem 5 lat więzienia, byłem pozbawiony praw obywatelskich na 3 lata przez sąd Marynarki Wojennej. Jest nas taka już nieduża garstka ludzi, bo sporo ludzi poumierało, ale jesteśmy takim jakby wyrzutem sumienia ludzi, którzy walczyli o tą wolną, niepodległą Polskę. I my mówimy do, piszemy do, zresztą napisaliśmy tysiące listów w międzyczasie do różnych, jak był AWS, przecież to wtedy można było jeszcze różne rzeczy załatwiać. Ale to wszystko było jak groch o ścianę, jak głową w mur. I my mówimy dzisiaj tak, jeśli chodzi o Wyszkowskiego, mówimy panie premierze, przekazujemy stanowisko nasze i mówimy, zakwestionowanie przez prezydenta Gdańska kandydaturę pana Krzysztofa Wyszkowskiego, wskazanego przez pana premiera na członka Rady ECS-u, budzi nasze zdumienie, oburzenie. Jest to jawne naruszenie prerogatyw pana premiera. Uzasadnienie prezydenta Pawła Adamowicza, jakoby pan Krzysztof Wyszkowski był postacią kontrowersyjną, jest poglądem kuriozalnym. Krzysztof Wyszkowski jest wolnym obywatelem, mając swoje poglądy, a także zasługi w walce o prawa związkowe i niepodległość Polski. I odkłamywanie historii ludzi niegdyś zasłużonych, a i zachowujących się służąco wobec tamtej represyjnej władzy jest jego obowiązkiem wobec Polaków i wolnej Polski. Więc na podstawie takiej oceny przyjętej przez prezydenta Gdańska można twierdzić, że on sam jest osobą kontrowersyjną, bo przeciwko niemu trwa proces w sądzie o nieprawidłowości w zadaniach podatkowych. I mówimy dalej, że Europejskie Centrum Solidarności w zamyśle twórców było piękną ideą. Po otwarciu zostało podporządkowane jednej słusznej linii Platformy Obywatelskiej, a stanowiska obsadzone przez wskazane przez PO osoby tę linię kontynuuje pan prezydent Paweł Adamowicz, który czuje się panem i władcą tej Gdańska. Będziemy do tego tematu wracać. Bardzo dziękuję. Gościem Polskiego Radia 24 był Andrzej Michałowski ze Stowarzyszenia Godność, a to było podsumowanie dnia. Dziękuję. Krzysztof Świąty. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Jest pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że nie jest zaskoczony nieoficjalnymi informacjami o współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. Jarosław Kaczyński powiedział Polskiemu Radiu Rzeszów, że część opozycji solidarnościowej wiedziała o przeszłości byłego prezydenta. Nie będę tutaj niczym zaskoczony, bo ja miałem stuprocentową pewność przynajmniej... Jan Warzecha, prezydent Rzeszów, pozdrawiamy. Prosimy o słowo. Ja również bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Korzystając z okazji, pragnę się podziękować za wsparcie, jakie otrzymaliśmy my, parlamentarzyści. Nasz rząd, w rozmowie nasz z Polską Agencją Prasową Lech Wałęsa zaprzeczył nieoficjalnym informacjom o jego współpracy. Jest to kłamstwo. Mam nadzieję, że kiedy sądy będą właściwe, będzie to udowodnione, powiedział pierwszy lider Solidarności. Jak podała Polska Agencja Prasowa, opierając się na źródłach zbliżonych do kierownictwa IPN, opinia dotycząca teczki TW Bolek przygotowana przez Instytut w Krakowie potwierdza współpracę Lecha Wałęsy z SB. Archidiecezja krakowska ma nowego pasterza. W czasie ingresu do katedry bawarskiej arcybiskup Marek Jędraszewski został ogłoszony nowym metropolitą krakowskim. Zastąpił przewodzącego na emeryturę kardynała Stanisława Dziwisza. W uroczystości uczestniczyła para prezydencka, premier oraz inni przedstawiciele władz państwowych, a także duchowni i wierni. Podczas homilii arcybiskup Marek Jędraszewski mówił o tradycjach chrześcijańskich Polski, wspaniałej historii katedry wawelskiej, swoich poprzednikach, biskupach krakowskich oraz o krakowskich świętych. Jestem słuchaczem Radia Maryja. Ponad 20 lat temu już jest się po raz pierwszy miałem okazję gościć w Toruniu. Jestem pełen pod wrażeniem i pełen podziwu. I można powiedzieć ciągle zadziwiony tymi dziełami, które się rozwijają w Toruniu, tymi dziełami, które rozwijają się w człowieku, tymi dziełami, które rozwijają się na siebie później. Dzięki temu, że był taki moment w 91 roku święto Matki Bożej niepokalanej.
i zostało i powstało Radio Maryja. I od tego czasu już nie jest tak, jak było wszystko w naszej ojczyźnie, ale po raz kolejny gwiazda ewangelizacji zabłysła na horyzoncie naszego nieba. Ja przypomnę też, że są takie chwile, takie czasy w naszej ojczyźnie, że mamy zawsze przewodników. Pan Bóg nam daje przewodników na naszej drodze ojczyźnianej. I dzisiaj rzeczywiście tym przewodnikiem duchowym w naszej ojczyźnie jest ta gwiazda ewangelizacji, która, można powiedzieć, świeci. I trzeba powiedzieć, że świeci Torunia. I rozświetla nam mroki trudne życia w naszej ojczyźnie. Oczywiście nie należy zapominać o Jasnej Górze, gdzie codziennie słyszymy i oglądamy transmisję z Zatorii Jastogórskiego, gdzie ciągle odnosi się rodzina Radia Maryja, spotyka się w tym, tej stolicy duchowej naszego kraju. I to jest miłe, że potrafimy tworzyć wszyscy wspólnotę. Wspólnotę przy celu, wspólnotę przy kościele, przy papieżu, przy episkopacie, przy biskupach. Ale wspólnie razem idziemy służyć naszej ojczyźnie, służyć drugiemu człowiekowi. I to jest w sumie bardzo miłe i z tego jestem dumny, z tego jestem zadowolony, że w takim dziele mogę uczestniczyć, takie dzieło mogę się wpisywać i towarzyszyć również wspólnie z obecnymi tutaj osobami. Czymś, co jest naprawdę piękne i wspaniałe i da Bóg, że będzie trwało wiecznie. Dziękujemy, cieszymy się obecnością i niech Pan Bóg błogosławi na wprowadzenie w życie dobrej zmiany. Są z nami również przedstawiciele, którzy tutaj na naszym spotkaniu upadkowym wspólnie modlili się, wspólnie też przygotowywali to nasze dzisiejsze spotkanie. Zapomnę też, bardzo Wam drodzy dziękujemy i prosimy również o wskazanie pozdrowień, opowiedzenie tego, czym dla Was drodzy jest Radio Maryja w Waszym życiu osobistym, rodzinie. Jestem zdębicy w parafii świętej Jadwigi, Julia, zarazem rycerką niepokalanej Wieczerzy Tarnowskiej. Dziękuję Bogu za to radio, które może bym powiedziała, że byłam pierwszą osobą, która rozprowadzała gazetki ponad 20 lat. Dopiero później powstało koło i dzięki temu właśnie te wszystkie sprawy posługi objęło. Ja jestem tą członkinią zarazem wiceprezeską Wieczerzy Rycerką Niepokalanej i nasz Maksymilian Święty jest wielkim patronem, szczególnie trudnych czasów. Te czasy mamy prawdziwie trudne. Mamy teraz setną rocznicę jubileuszową Rycerstwa Niepokalanej. Nasze grupy to grupy modlitewne. Bardzo modlimy się w różnych intencjach, szczególnie i Radia Maryja, i ojczyzny, i rodzin, i kościoła, i kapłanów. Dlatego tą siłę czerpiemy od Matki Bożej, Maryi Niepokalanej. I dziękujemy wszystkim rycerzom, którzy włączają się w to wielkie dzieło modlitwy. I pozdrawiam wszystkich. Jestem w Dębicy na okładku i jest tu taka atmosfera bardzo gorąca, bardzo piękna, że nie jest sposób opowiedzieć nawet. I z tej okazji właśnie, że tu jestem, chciałam pozdrowić wszystkich parafian Góra Motyczna, jak i również całe koło Radia Maryja, wszystkich ojców, wszystkie siostry i wszystkich tych, którzy słuchają i wspierają to radio. Chciałam również pozdrowić wszystkich chorych w domach cierpiących, samotnych, opuszczonych, którzy nie mogli tu przyjść. Chciałam również powiedzieć, że u nas parafii Góra Motyczna w każdym miesiącu 16 odbywają się msze święte. Modlimy się w intencjach Ojca Świętego, Radia Maryja i wszystkich dzieł jego powstałych. Chciałam również pozdrowić moją całą rodzinę, moje dzieci, synów, córki, wnuki, zięciów. No i wszystkich tych, którzy mnie słuchają. Emilia, pokój i dobro. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Janina, jestem z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Dębica Latoszyn. Chciałam podziękować przede wszystkim organizatorom tego pięknego dzisiejszego spotkania naszego opłatka. Nadmieniam, że współpracuję tu z kołem Radia Maria, a jednocześnie jestem animatorem grupy modlitewnej Wieczernik przy naszej parafii, która modli się o zakap
kapłanów, o powołania kapłańskie i zakonne. I widać, w tym roku będziemy obchodzić 20-lecie naszej wspólnoty. Chcę tak po prostu pochwalić, a może podziękować Panu Bogu, ponieważ po 10 latach naszej modlitwy otrzymaliśmy już kapłanów, którzy już są powołani, pracują, a w tej chwili dwóch przygotowuje się do sakramentu kapłaństwa. I za to niech Panu Bogu będą dzięki Matce Najświętszej. I chciałam po prostu pozdrowić wszystkich. Przede wszystkim ojca Tadeusza Rydzyka, z którym miałam kilkakrotnie możliwość spotkania się. Najpiękniejsze spotkanie to wspominam Zakopanego jeszcze ze świętym pamięci kustoszem tamtego Zakopanego sanktuarium, a i w Toruniu również pozdrowić całe Radio Maria, wszystkich słuchających nas teraz obecnie, no i tutaj koleżanki, kolegów, z którymi współpracujemy w naszym kole przy parafii Ducha Świętego. Szczęść Boże, Bóg zaprasz. Mój nowy biskup opolski Ludwik, przyjechałem z żoną Wandą i z przyjacielem Rysiem Szypułką. Przyjechaliśmy z parafii Łęki Górna pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Pozdrawiam księdza prałata Franciszka Pacholika, księdza Rafała i księdza Krzysztofa. Radio słucham od 24 lat. Zachęcił mnie ksiądz kanonik Tokarczyk, który posługiwał w zawadzie i od tego czasu systematycznie słuchamy i zachęcamy innych. Chciałem pozdrowić syna Stanisława, który posługuje jako redemptorysta Gliwica. Pozdrawiam całą jego parafię. Pozdrawiam wszystkich redemptorystów, ojca dyrektora i wszystkich ojców. Również i w Tuchowie, który niedaleko mieszkamy od Tuchowa i tam się był kształcony. Pozdrawiam również córkę Anię, która jest w domu, i syna Zbigniewa, który w tej chwili jest we Wrocławiu. I to wszystko serdecznie dziękuję, Bóg zapłać. Jestem również na Kuczowa, Koła, Pani Maria. Pani Mario, kto był pierwszym opiekunem tego koła i kto był założycielem, tym cudawcą tego, aby tutaj przy parafii Ducha Świętego w Dębicy powstało koło Radia Maria? Ja w tej chwili właśnie witam wszystkich bardzo serdecznie i na racji mojego chyba największego posługiwania z wszystkich obecnych posługujących mogę właśnie te relacje zdać. Pierwszym właśnie takim zdecydowanym założycielem koła Radia Maria był ksiądz prałat Józef Leśniowski, który był pierwszym naszym opiekunem. Zmobilizował panów. Takim niezawodnymi panami byli pan Antoni Panek, którego dzisiaj akurat nie przypada 7. rocznica śmierci. Drugim panem był pan Stanisław Zajor, też obydwaj już świętej pamięci. Ja posługuję tutaj w Radiu Maria od 2001 roku. Przerwą 4 lat, bo opiekowałam się chorymi rodzicami, ale dzięki Bogu nasze koło przetrwało. Jest nas 10 osób, które posługują właśnie tutaj w radiu. Staramy się wymieniać, sprawujemy dyżury. Oczywiście wykonujemy te obowiązki wszystkie, które są zalecane przez Radio Maria. Wykonujemy te wszystkie czynności z zaangażowaniem. Myślę, że dosyć to jakoś nam wychodzi ze względu na to, że dużo ludzi korzysta z tego. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, zwłaszcza tych, którzy darem serca i modlitwy wspierają to wielkie dzieło. Pozdrawiam wszystkich pracowników w Toruniu na czele z ojcem doktorem Tadeuszem Rydzykiem i tutaj obecnym ojcem Dawidem. Wszystkim przekazuję bardzo serdeczne pozdrowienia naszemu księdzu proboszczowi. Bardzo serdecznie dziękuję za otwartość, za życzliwość, za w ogóle za znoszenie nas tutaj nawet. Przy okazji bardzo serdecznie chciałam pozdrowić swoją rodzinną parafię, w której gościłam przez 4 lata, księdza proboszcza Piotra i księdza wikariusza Pawła. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego, błogosławionego tego roku, bo właśnie ten rok rozpoczęty w rodzinie. Myślę, że będzie taki silny, bo tylko w rodzinie jedność i w rodzinie siła.
Jeżeli będziemy wszyscy razem, będziemy w jedności, więc będziemy mogli coś zrobić dla Kościoła i dla naszej ojczyzny. Więc wszyscy razem wspierajmy się i starajmy się, żeby jak najwięcej właśnie tej dobrej roboty, tych dobrych zmian wykonać. Dziękuję bardzo wszystkim za wszystko. Szczęść Boże. Bóg zapłać Pani Mały, Bóg zapłać Pani i używają temu trzonowi, tutaj się ukoła tym 10 osobom, które Pani wymieniła, które tak bardzo pięknie animują życie tutaj rodziny Radia Maryja przy parafii Ducha Świętego w Tymbicy za to zaangażowanie, za to przygotowanie chociażby dzisiejszego spotkania tak bardzo gustownie, elegancką. O każdy detal tutaj Państwo zadbaliście, ale ta praca to jest praca codzienna, prawda? Za wszelkiego rodzaju też wyjazdy, za tę modlitwę, którą ofiarujecie, tak takim szerokim strumieniem intencji wszystkich osób przysługujących w radio, intencji tych wszystkich dzieł radia i tych dzieł, które powstało w tym radio. Za tę serca dziękujemy i niech Pan Bóg błogosławi. I niech Pan udziela się do tego, aby być taką latarnią, która sama płonie i sama wskazuje również o drogę innym do celu dobrego. Moi drodzy, korzystając z czasu antenowego, nasze spotkanie z Dębicy rozpoczęliśmy o godzinie 9:00 z tą eucharystią, z świętą, gdzie zanosiliśmy wszystkie intencje nas tutaj zgromadzonych, ale również wszystkich radiosłuchaczy przed oblicze Pana Boga, wypraszając potrzebne łaski dla nas. Następnie cieszyliśmy się swoją obecnością w atmosferze modlenia, ale i również wielkiej radości. Pomaliśmy się opłatkiem, składając sobie życzenia. I niech te życzenia, to abyśmy każdego dnia coraz bliżej byli tego, co jest celem naszego życia. Niech te życzenia tu z Dębicy, Kościoła, używaniem Ducha Świętego, popłyną do całej rodziny Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W obszarze czy poza obszarem nie tworzy kryterium, ale natomiast to ma być widoczność mniejsza niż 50 metrów. Co do przodu nie ma metrów, ale jest zła widoczność, prawda? I to nie jest noc, tylko zła widoczność ma być. Natomiast albo ich nie włączamy, albo je przesadnie włączamy. Nie wtedy, kiedy trzeba. Zmęczą nam się oczy. My przez te ułamek sekundy tracimy pole widzenia i dochodzi do tego klasycznego. Najczęstszym rodzajem wypadku jest otarcie o bariery wynikające z kolei z takiego upojenia prędkością, ze znudzenia i znużenia drogą. Najczęściej to są długie, proste, tracimy poczucie prędkości, tracimy koncentrację przy tym na ułamek sekundy, kończy się otarciem auta o barierę energochłonną. Jeżeli nie postawi nas bokiem, nie wyjedziemy na środek tej trasy, to jest szansa, że przeżyjemy, bo nic nas nie uderzy. Natomiast, jeżeli już, panie Sławku, dochodzi do takich zdarzeń, to wydaje się, że tutaj należy podjąć bardzo zdecydowane i szybkie kroki. O ile zdarza mi się zwracać uwagę po kolizji w Warszawie, żeby nie korkować połowy Mokotowa, centrum miasta, tylko dlatego, że dwie panie nie wyhamowały i jedna drugiej zarysowała zderzak, proszę zjechać. Policja, która przyjeżdża w takim momencie do miejsca kolizji, jest zobowiązana ukarać mandatem. 150 zł. Tak, za to, że auta powodują tamowanie ruchu. Dokładnie tamowanie ruchu. To samo jest na autostradzie. My nie możemy sobie zrobić pasaża spacerowego na autostradzie i oglądać zmiany, dzwoniąc do osoby kompetentnej do domu, bo mi zarysował, czy mi zarysował. My mamy ustawowo obowiązek zepchać na bok to, co stoi. Jeżeli się nie nadaje do jazdy, nie ma poszkodowanych, bo jeszcze ich nie ma. Rozpatrujemy kwestię, gdzie wszyscy żyją, prawda? Więc zepchać, nie utrudniać i co? Ewakuacja osób, które ale były w pojazdach poza... innych uczestników ruchu. Dajemy, mówiąc kolokwialnie, dyla z tego samochodu, prawda? Nie siedzimy w nim, nie czekamy. Jeszcze raz mówię, ekstremalna sytuacja, złapaliśmy koło, zepsuł się samochód. To są zupełnie inne kwestie. Dobrze, dojeżdżamy do takiego miejsca, zakładając, że nawet nie udało nam się dohamować i wyhamować
uderzamy, ale poduszki się nie otwierają, zanim zaklniemy pod nosem i wyobrazimy sobie cały korowód związany z ubezpieczycielem, jaki teraz nas czeka, światła awaryjne zjeżdżamy na pas awaryjny i opuszczamy samochód, przechodzimy poza barierę energochłonną po to, by w ciągu kilku, najdalej kilkunastu sekund nie nadziało się na nas kolejne auto. To nie są przelewki, to nie jest zabawa, to jest mniej więcej tak, jakbyśmy się bawili na torach, po których pędzi pendolino. Włączenie awaryjnych świateł, bo to nie zawsze jest czas na wyjęcie trójkąta. Może być tak, że zakleszczyło się coś już, bo się na karoserii przesunęło. Był strzał, się przesunęło, nie mogę. Bierzemy to, co jest cenne, czyli własne życie, prawda? Dziecko, żonę, teściową, wychodzimy, przechodzimy za bariery. Ewakuujemy się prawymi drzwiami, proszę dobrze Państwa. Dobrze by było, jeżeli jest możliwe, zjechać tym pojazdem jeszcze, prawda? Na pas awaryjny. Bo jeżeli się wbił nie tak mocno, że mogę zjechać, uciekamy z niego na pas awaryjny i niestety czekamy na dalszą kolej zdarzeń, bo my już nic zrobić więcej nie możemy. Jeżeli ostrzegamy innych uczestników ruchu, gwarantujemy bezpieczeństwo nam, to i innym uczestnikom ruchu też poniekąd gwarantujemy jakąś formę bezpieczeństwa. To strasznie ważne. Nie wiem, nie mogę wyjść ze zdumienia.